Skrzywioną przegrodę nosową koryguje się z wielu powodów. Pacjenci mają po pierwsze duże trudności w oddychaniu. Częściej mają stany zapalne, zatok i popularne katary. Bardzo często chrapią, co powoduje przewlekłe niewyspanie, no i szereg innych zaburzeń. Tak więc po operacji skrzywionej przegrody nosa w większości te dolegliwości ustępują po jakimś czasie i dlatego korekta przegrody nosa, jeżeli jest duże skrzywienie, jest bardzo dobrze odbierana przez pacjentów. Tutaj trzeba też podkreślić, że to, czy przyczyną dolegliwości jest skrzywienie przegrody nosa, nie zawsze jest takie łatwe do ustalenia. Bardzo często mamy jeszcze tło alergiczne, które powoduje okresowy obrzęk błony śluzowej, dodatkowe upośledzenie drożności i szereg innych elementów, które wpływają na ogólny dyskomfort. Tak więc zanim zaplanujemy i zaproponujemy pacjentowi operację korekty przegrody nosa, trzeba wykluczyć lub też potwierdzić wszystkie inne czynniki upośledzające oddychanie. Wówczas bezpiecznie można tą operację zrobić i przede wszystkim są powtarzalne i dobre wyniki.